No, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rome Total War, Barbarian Invasion, gdzie pod koniec poprzedniego odcinka po raz kolejny zaatakowali nas Gal... Jakie? Jacy Galowie? Goci. Wydaje mi się nawet, że to już resztka sił, tak tu mówią, że armię, tu po kilka oddziałów, więc chyba jak ich pokonamy, to właśnie zlikwidujemy większość ich armii już. Dobra. To was nie chcę, żeście mi nie przychodzili z pomocą. I rozgrywam oczywiście na mapie bitewnej. There are many roads to victory. Today our way will be paved with the skulls of our enemies. Show no mercy as you walk this way. So let your battle cry be death, 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 and shame to our foes. Dobra. To rozpoczynamy i jak sam nasz generał powiedział, czyli Tancred. Śmierć naszym wrogom. Dobra. No to tak. Oni będą nas atakować, czyli tak. Te dwa oddziały, albo nie. Te trzy oddziały. Tutaj. Na flankach włócznicy. O Jezu. Może nie tak na flankach, tylko tak. O, tak. Włócznicy razem z tutaj tym oddziałem toporników. Może nawet ci bardziej tu, a ci tu. Okej. Tak. Tutaj jeszcze ten oddział. I... ten. A tutaj ten mniejszy oddział. O. Dobra. Mamy jeszcze naszych... nasz oddział Herbanus z Francisami, który jeden straciliśmy niestety chyba w poprzedniej bitwie, z tego co pamiętam. Które się tu rozstawiam. Za nimi łucznicy oczywiście. Jezu, ile was mało zostało. Jak mało. Dobra, nie uciekajcie. Może na tyłu formacja. O. Tych bardziej tu rozciągniemy. O. Tutaj. Oddział tych. Tutaj oddział tych. Też w sumie rozciągniemy trochę bardziej, o tak. No. I naszą całą jazdę razem z naszym generałem Tancredem. Tutaj. No, rozpoczynamy. Oj, generał się dostaniemy. Dobra. Kolejne 105 jeźdź. Dobra. To przyspieszymy. Ciekawe, czy włączyłem stoper. Włączyłem, okej. Czy wy ruszycie tyłek? Czy ja mam was zaatakować? Chyba nie ruszą się. Dobra, to generał z jazdą od razu na tych i rzucać się. Ten generał tutaj od razu. To jest chyba nasz król nawet. Tak, wydaje mi się, że to jest król. Zwolnić. Tutaj co jedzie?
Horda sypała. Fuck! I tak to jest, jak się nie patrzy, co się dzieje na polu bitwy. Dobra, cofnij się. Wy atakujcie tych. Ty zawróć nawet. Szturm na nich, śmierć! Dobra, zwolnić trochę, bo nie pamiętam, co się dzieje już. Rozpadnijcie na tych. Wy na tych. Piechota właściwie też może uderzyć tutaj na flanki ich. Wy trochę dalej tu gdzieś. Wy tu. Tutaj ci już rozniecieni, na tych jechać. Biegiem. Ci też już nie biegną tu. Dobra, cofnę się. Bo to są bucznicy, teraz to duże straty ponosicie. Pauza, co tu się dzieje? A tutaj oni się rzucają, dobra. Ale prosiłbym o atak. Wy tutaj biegnijcie. Wy na tych. Wy tutaj. Wy na tych. Jezu, jakie straty oni podnoszą, z kim oni walczą. A, z ciężką piechotą, dobra. Wy tu, biegiem. I obrzućcie oszczepami tych i atakujcie. Trochę naszych trafiło, ale głównie ich na szczęście. Ci tutaj już... Panika, ci tutaj też. Pięknie. Dobra, ci co stoicie? Tych atakujcie. Generał goni tych. Dobra. Przyspieszymy właściwie. Tak. Wy możecie zatykać tych. O, piękne. Generał im dobra, wy możecie wracać i zaatakować tych. Tylko biegiem, proszę was. Tam też oddział już rozbity, więc kończę tych. Ci jaki zmietli. Oj, dobra. O, tutaj jeszcze jakiś oddział był. Nie zauważyłem go, dobra. Kontynuuj bitwę już nawet. Wybijemy ich do końca. Nikt ma nie przeżyć. Śmierć nasze wrogo. Dobra. Wybić ich. Dziękuję. Jeszcze ci zostali. No, piękna bitwa. O, jeszcze tu. Tych. No, 126 straconych. Pięknie. Głównie zresztą straż generalską straciliśmy i trochę piechotę tych łuczników. No myślę, że już mnie nie zaatakujcie kolejny raz. No, tak myślałem. No dobra. To tak. Wy jesteście przetrenowani, rozumiem. Mam nadzieję. Jeszcze ci zostaje do przetrenowania, ale to zaraz. Musimy znowu naszą armią wyjść stąd. Ci muszą wejść i się ci przetrenować, zwłaszcza te nadwyrężone mocno oddziały. A też już w dowolnej kolejności. Dobra. Trzeba będzie też zwerbać jakichś najemników do ochrony miasta. O, kusznicy są tu. Dobra, może ich zwerbujemy. Na razie jeszcze te oddziały połączą tych najemników, dziękuję. I tak, i tu się zbiera powoli nasza armia, która już niedługo ruszy, by pomścić. Jak on się nazywał? Ja. Jak ty się zwałeś? Ariogais, który poległ w bitwie pod tym miastem. Pomścimy cię, mężny bojowniku, dobra. Wiadomości, sprawozdanie,
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie odbywały się co 4 lata od ponad tysiąclecia. Teraz ich czas dobiegł końca, ponieważ cesarz uznał je za pogańskie święto. Jak mogli Igrzyska znieść? Zapłacicie za to. Naprawdę. Dobra. Tutaj możemy zwerbować jeszcze do ochrony jedną oddział tych. W sumie. Tutaj jeszcze oddział tych z fancisami się przyda. Tutaj jeszcze oddział łuczników. Okej. No. Co tu można, mogę zbudować? Tak, tutaj się buduje to. Tu to. Tu to. Tu nic się nie buduje. Zbuduję wam drogi lepsze, bo tu jakaś dziura jest. Żadnych dróg nawet dobrych nie ma. W całym moim kraju są bardzo dobre drogi, a tutaj jakieś dziwne stare są. Dobra. No i tutaj jeszcze nie ma dróg. Dlaczego tu nie ma dobrych dróg? Drogi zbudować. Drogi najważniejsze. Zostanę wielkim budowniczym dróg. Dobra, tutaj bym prosił może o rozbudowanie kuźni, bo to będzie... To miasto będzie naszą bazą wykładową na tereny Italii. Tak, ty szpiegą tu miałeś podejść. No i co tu jest? Mało. W sumie powinniśmy szybko zająć całą Italię, czyli właściwie trzy miasta. Myślę, że zajmiemy tak. Ile mamy regionów? 11, musimy jeszcze 8. Czyli tak. Jakie 8? 9. Raz, dwa. To będzie 3, 4, 5, 6, 7, 8. I jako 9 upadnie Rzym. Rzym upadnie ostatni. Dobra. To tak. Tutaj pamiętam, że zbierałem też armię do wyruszenia do Hiszpanii, a niestety zostali wybici. Znaczy nie wybici, tylko generał został zabity, który miał nimi dowodzić. Tutaj są oddziały do przeszkolenia. O, właśnie ta. Widzę, że zakończyła się zaraza, bardzo dobrze. Jak nasze finanse? Dobra, okej. No, następna tura. Ciekawe, czy goci jeszcze będą chcieli z mną bitwy. Dobra. Tak, tu dalej szkolimy. I może... Jezu, jeszcze armia gotów jest. Dobra. Tak, tych rozgromimy. Ile jaka przewaga? 6 do 1. Dobra, jeszcze atak nocny. Dobra, automat. 98. Dobra, nie będzie. Tych też lubimy. Też atak nocny. Nie rozgram tego, bo nie ma sensu. I zaatakujemy tą ostatnią chyba armię gotów. Jeszcze może zwerbujemy konnych kuszników i tych. Nie będą. Bunt został stłumiony. Rzym, budownicy cesarstwa bizantyjskiego. Aha, czyli Bizancjum sobie poradziło już? Aha, bardzo poradziło. Spoko. Hej, cesarzu, stłumiliśmy bunt. Dobrze, kilka chwil później. Hej, cesarzu, znowu jest bunt. Spoko. Tak, miasteczko rośnie, bardzo dobrze. Sobór w Kartaginie. Podczas soboru... Aha, okej. Hordy przybywają, wandalowie znowu. Co wy? Nowy członek rodziny, jasne. Okej. Dobra, to tu bierzemy jeszcze te dwa oddziały nasze. Wspaniałe. I idziemy tutaj. A. Te oddziały przejdą tu i w następnej turze się połączą te armie ze sobą. No, zapomniałem o jedną oddziale. Dobra. To tak, tu się przeszkalają.
Zgadza się. Tutaj tylko się tu. Tutaj też właściwie możemy zerwać jakieś oddziały dodatkowe, na przykład tych do naszej armii, która ruszy na Hiszpanię. Dobra. Tutaj widzę, że zebrali sporo wojska Rzymianie. Ale myślę, że oni będą bardziej się interesować odbiciem tych prowincji tutaj. Czyli miasto tutaj, co nie pamiętam jak się nazywa, i tego tutaj, czyli nową Kartaginę. Dobra. Jaki nonsense? Słabiej. Dobra, musimy coś zająć szybko. Najpewniej Ravenna będzie naszym następnym celem. Ale kończymy turę. Dobra. I tak, wy. Tu. Wy nie dołączcie. Ten oddział też tu. Też tu dojdzie. Dziękuję. No mamy spore siły. Raz, dwa, trzy, cztery oddział łuczników, trzy oddział konnicy, sporo piechoty. Miasto powinno paść bez większych trudności nawet. Jeszcze możemy najemników werbować. O, tych. Dobra. Tą wspaniałą konnicę. Finanse są nasze kiepskie. Znaczy z Worszą przynajmniej. Tak, myślę, że ta armia... Ten uderzy zaraz na gotów, tylko jeszcze sprawdzimy, co mam do roboty. Tak. Tych może byśmy dosłali tutaj, jeśli się nie zmontują. Tutaj są wandalowie, ale... To miasto jest naprawdę dobrze bronione, nie powinno... Dobra, sorry za cięcie. Tak, raport z budowy. Sprawozdanie. Może uderzyć tą armię? Nie wiem. Dobra, uderzymy. Szczur. Jeszcze w nocy. W sumie spróbujemy to z automatu. Zobaczymy, jakie straty poniesiemy. Nie chcę się kolejny raz bić z gotami. Noc. Uff, nie będzie. Dobra. No to... Następna tura. Nie doszli jednak. Nie ma sensu, dobra. I mamy bitwę z armią rzymską tym razem. Rzymianie posłali nas całkiem spore siły nawet. No to dobra, rozegramy sobie. Tylko zapiszę najpierw. Zapis. I szturm. Rzym zaraz przekona się, że popełnił błąd, atakując moją armię. Dobra. Dobra, wysłucham jeszcze przemowy. Be sure that you are not one of them. By night, hell will be filled with our foes, if I have anything to say. Some of us will soon lie dead. The rest will drink to their memory. But we will fight with honor. Dobra, rozpoczynamy rozstawienie. Nie wiem, jaką wielką armię mamy. Tak, po pierwsze chciałem, żebyście się jednak trochę cofnęli, bo powiedziałem, mógł was... Aj. Tak to zrobię. Żebym mógł was rozstawić samodzielnie. Dobra, to stój się na razie sobie. I tutaj tak. Na pierwszy szereg moich wyszkolonych herbanów z mieczami. Dwie linie. Okej. Okay. Drugi szereg topornicy. Na flankach moje legiony. I za nimi po oddziale
Aj, tych Herbanus Francisami. No. Tu. Tutaj. Okej. Okay. Całkiem nieźle się to prezentuje. Kogo jeszcze mamy? Została nam konnica, no to... A, i kusznicy, zapomniałem o was. Wy się tu rozstawicie na pierwszej linii. O, na razie tu, a potem do przodu pójdziecie. Teraz może luźna formacja. O, dziękuję. Tak. I tak, tutaj generał nasz obok jego syn, to jest chyba nawet drugi syn. I za nimi konnica. O, tak. Został nam ten oddział jazdy, no to jego tutaj na flanka. I rozpoczynamy bitwę. Tak, kusznicę od razu do przodu. Znaczy trochę szerzej rozstawcie w takiej linii. Bieg i nie uciekajcie. Będzie mi łatwiej nad wami zapanować. Tak, wy możecie ją zaatakować, powiedzmy. Tak, konnicę łatwo rozgromimy, ale ostrzelajcie tych, bo to są najgorzejsze oddziały. No, ładnie się prezentuje armia Rzymu. Rzym ma jeszcze siłę, żeby z nami walczyć. Jednak nie, nic nie uchroni go przed upadkiem już. Dobra. Wy jaki macie zasięg? No dosyć krótki niestety. Dobra, strzelajcie w ten oddział. Albo w konnicę. O, nie mają łuczników chyba. Mają łuczników. Dobra, uciekacie. Pauza. I wy atakujcie teraz. Wy obrzucicie go szczepami, wy też. Reszta niech na razie czeka. Dobra. Ci mogą się z powrotem tu rozstawić. Dobra, pauza. Wy uderzajcie. Wy też. Okej, sorry, zacięcie. Zaraz, tak. Tutaj ci atakuję tych. Tak. Tak, chyba tych atakują. Tak, wy atakujcie tych. Wy tych. Już na tych biegnijcie. A wy tutaj. No. Opozować. Ci to się w ogóle cofają. Uciekają przed nami. Jest, dobra. Tak, wy możecie zatakować tutaj. To jest chyba... Tak, to też są... Tutaj jest panika wszędzie. Dobra. To skrzydło padło, więc teraz wyszturmuj się na tych. Topornicy niech tu wejdą, żeby na przykład ta konnica nic się tu nie wpakowała nam. Przypadkiem. Nasza jazda z generałem, niech będzie grupą i pojedzie tutaj, flankuje ich. Wy tu atakujecie, wy za to przegniecie tutaj i powstrzymacie ten oddział Axilla Palantila. Dobra. O, mówiłem coś o konnicy. Dokładnie. Dobra, wy tu biegnijcie. Tu też jest konnica. To wy ją atakujcie. Wy właściwie też możecie tu pobiec. Shows his worth. Nothing. Any of our warriors would die rather than run. Dobra, wracam tu. Tu.
Dobra, tu już zniszczone właściwie całe ich wojsko. Atakujcie jeszcze generała ich. To nie jest generał, to jest ten kapitan. Czyli taki tymczasowy generał, który jest tylko na to z bitwy konkretnej. I tak oto potęga Rzymu poszła w rozsypkę. Gonisz już ich. Przyspieszymy nawet już. Oni zresztą i tak już uciekają. Tych zaatakujcie. Kontynuuj, dobić ile się da. Ha, ta łodź opadł. Dobra, piękne zwycięstwo, naprawdę. No tu jeszcze jacyś są. Dobra, dobić ich też. No. Bezdyskusyjne zwycięstwo, oni 2384 straconych, my tylko 136. Wspaniale. Dobra. Rzym już wie, że jego koniec nadchodzi. Dobra, to w tym miejscu zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do następnych filmów. Cześć!